Witajcie na kanale Tani Majsterkowani. Dzisiaj przed nami kolejny film z serii, jak ja to żartobliwie nazywam, ogłoszeń parafialnych, a to z okazji tego, że w Lidlu pojawiła się nowa gazetka. Zapraszam. Od razu uprzedzę, że w tej gazetce nie ma zbyt wielu rzeczy, które interesowałyby majsterkowiczów, ale na Oswodę udało mi się znaleźć nowy katalog firmy Einhell, prezentujących ofertę narzędzi Power Exchange obowiązującą w tym roku. Zaczniemy jednak od katalogu Lidla i to, co nas interesuje, zaczyna się na stronie 19. Jak widzicie, nie ma tutaj narzędzi, co ubrania, taka bluza Parkside'a, no może niekoniecznie do chodzenia po mieście, ja bym przynajmniej raczej w takim czymś nie chciał chodzić, ale na jakieś chłodniejsze dni w warsztacie w cenie 49 zł myślę, że może być to w miarę rozsądna opcja. Kolejna strona to już rzeczy, które faktycznie mogą nam się przydać przy majsterkowaniu. Pierwsza rzecz to zestaw wiertła w cenie niecałych 40 zł, mamy dwa do wyboru. Jeden to wiertła wykonane ze stali szybkotnącej HSS, czyli wiertła do metalu, a drugi to taki zestaw mieszany, część wierteł do drewna, a część do kamienia i betonu. Odnośnie tych parkside'owskich wierteł są różne opinie i powiem szczerze, że nie bez powodu właśnie są różne zdania na ich temat. Ja z ostatnio testowanych kompletów była część takich, które mogłem polecić, jak na przykład wiertła Forstnera, co prawda po zaostrzeniu, ale działają do tej pory całkiem dobrze, no ale na przykład wiertła frezujące już tak dobre nie były, że nie wspomnę już o wiertłach z pogłębiaczami, których owszem sam element pogłębiający sprawował się dobrze, natomiast tamten element, który wykonywał ten pierwotny nawiert, no niestety do najlepszych nie należał. Tuż poniżej mamy kolejne zestawy wiertła, tym razem są już tu podzielone wiertła na różne rodzaje, czyli HSS do stali, do drewna lub do kamienia. W każdym komplecie mamy po 5 sztuk, a ich cena to 14,99. Obok ciekawa opcja, mianowicie folia sprayu, to coś dla miłośników zabezpieczania samochodu. Można tym zabezpieczyć wszelkiego rodzaju lakierowane części nadwozia i chroni się wtedy je przed niekorzystnym wpływem np. myni samochodowych, czy też generalnie przed porysowaniem. Cena 34,99. Mam ogromną prośbę, jeżeli ktoś ma doświadczenie z tymi foliami Parkside'a, to napiszcie w komentarzu, czy warto je kupić. W ekspresowym tempie przenosimy się na drugą stronę i tutaj do wyboru mamy dwa komplety ścisków. Oba w cenie niecałych 40 zł, jeden to dwie sztuki o rozpiętości do 300 mm, natomiast drugi to cztery sztuki w rozpiętościach od 100 do 150 mm. Ja te większe ściski nabyłem już kilka lat temu i powiem szczerze, że przesadnie zadowolony z nich nie jestem. Mają niestety tendencję do puszczania, jak i tendencję do blokowania się, po prostu później ciężko je odbezpieczyć. Moim zdaniem zdecydowanie lepszym wyborem są ściski z Action, które również mają kłopoty przy odbezpieczaniu, ale na pewno nie puszczają, a po drugie taki pojedynczy ścisk w zeszłym roku przynajmniej kosztował niecałe 9 zł. Poniżej mamy zestaw narzędzi dla glazurników. Są to cztery rodzaje szczypiec, każdy w cenie 24,99 i są to szczypce do cięcia, do łamania płytek, jak i do wycinania otworów. Jak te narzędzia sprawują się w praktyce, tego nie wiem, nie siedzę w temacie, natomiast jeżeli ktoś z Was miał doświadczenie właśnie z tymi narzędziami, to jak najbardziej proszę o komentarz. Tuż obok mamy akcesoria montażowe wykonane ze stali ocynkowanej, 8 wzorów do wyboru, mamy łączniki, kątowniki itd., itd. Cena za pojedynczy zestaw to 18 zł. Tutaj w tym temacie no to chyba nic się już nie da zepsuć, także jeżeli komuś coś takiego jest potrzebne, to myślę, że warto sobie kupić. Na tym kończy się aktualna oferta z Lidla, która będzie obowiązywała od poniedziałku 14 lutego, czyli od walentynek. Natomiast od 19 lutego zaczynają się w Lidlu wyprzedaże i tutaj z rzeczy, które mogłyby nas zainteresować, jest w atrakcyjnej cenie wyżynarka 800 W. Ta wyżynarka była już omawiana na naszym kanale. Jest to najprostsza wyżynarka dostępna w Lidlu. Tak zwany typ żelazka, czyli jednoręczna, łatwa do prowadzenia. Były kłopoty z brzeszczotem, on tam miał tendencję do wypadania, ale generalnie za tą cenę myślę, że nie ma się do czego przyczepić. Obok mamy przenośny kompresor, czyli urządzenie, które może zainteresować wszelkich miłośników aktywności na zewnątrz. Możemy tym pompować zarówno wentyle samochodowe, rowerowe, nadmuchiwać piłki, materace itd., itd. Cena 99 zł, taniej o 40 w stosunku do tej ceny, która była wcześniej w Lidlu. Natomiast jak to się sprawuje w rzeczywistości, tego niestety nie wiem. Także jeżeli ktoś z Was wie coś więcej na temat tego kompresora, to jak najbardziej również proszę o komentarz. Tutaj z tych informacji, które podane są w gazetce, ciężko nawet dowiedzieć się, czy jest to urządzenie akumulatorowe, czy też zasilane akumulatorem samochodu, bo widzę, że mamy złączkę do zapalniczki, natomiast czy jest tutaj w środku jakaś wewnętrzna bateria, tego niestety nie napisano. U góry mamy drabinę, która również opisana jest w niezwykle skromny sposób, bo nawet nie mamy podanej wysokości.
Mamy podaną tylko maksymalną wagę użytkownika, który może na nią wejść i wynosi ona 150 kg. Taka drabinka może oczywiście przydać się nie tylko w warsztacie, co po prostu w domu podczas różnego rodzaju remontów, malowań i tak dalej. Ostatnia rzecz, która jest tutaj dostępna na wyprzedażach, to koziołek. Tutaj cena wydaje się bardzo atrakcyjna, obniżona z 90 na 59 zł, aczkolwiek z tego co słyszałem są różne opinie na temat jakości tych koziołków parksajdowskich. Widzę, że jest regulowana wysokość w zakresie od 80 do 130 cm w 7 poziomach i maksymalne obciążenie, które możemy położyć na takim koziołku, to 200 kg. Takie coś na pewno by się przydało w domu do cięcia różnego rodzaju dłuższych elementów z drewna. Wtedy możemy to zrobić zdecydowanie wygodniej i bezpieczniej niż na przykład tnąc takie rzeczy na ziemi. To tyle jeżeli chodzi o Lidla, a teraz przejdźmy do oferty firmy Einhell. Ten katalog znalazłem w sklepie Brico Marché, ale urządzenia firmy Einhell są dostępne w wielu rodzajach marketów, jak choćby wymienionym Brico, czy też na przykład Wobi. Katalog dotyczy serii Power Exchange, czyli narzędzi zasilanych baterią litowo-jonową, 18-woltową o różnych pojemnościach od 2,5 do 6 amperogodzin. Na początku mam oczywiście całą serię wiadomości czysto marketingowych, je pominiemy. Tu jest przedstawiona cała seria, także jak widzicie jest to ogromny zbiór narzędzi. Natomiast konkrety zaczynają się na stronie 13. Tutaj zaczyna się sekcja wiertarko-wkrętarkami. Ja od razu uprzedzę, że w tym katalogu nie znajdziemy cen, ale porównując je do Parkside'a, są to urządzenia, które są droższe, ale według mnie troszeczkę lepiej wykonane. Jeżeli chodzi o wkrętarki, to mam tutaj przeróżne rodzaje, zarówno normalne, jak i z udarem. Jedna z tych wkrętarek, dokładnie ta 1840Li, była omawiana swego czasu na moim kanale. Link do tego filmu jest w tej chwili u góry ekranu. Powiem szczerze, że ta wkrętarka mimo przejścia wszystkich testów, którym była poddana podczas filmu, jakiegoś bardzo piorunującego wrażenia na mnie nie zrobiła i w końcowym efekcie zdecydowałem się jej pozbyć. Tam chyba główne zastrzeżenie z mojej strony dotyczyło maksymalnej mocy przy wkręcaniu, ale trzeba od razu powiedzieć, że jest to wkrętarka raczej małych rozmiarów, przeznaczona do bardziej precyzyjnych prac. Natomiast jeżeli ktoś interesuje się głównie mocą, to na tej poprzedniej stronie znajdzie choćby taki model jak ten, czyli 18LIBL, który ma moment obrotowy rzędu 60 Nm. Kolejna strona to wkrętarki udarowe i tutaj mamy trzy dostępne urządzenia, które również różnią się od siebie momentem obrotowym, poczynając od 60 przez 50, a kończąc na 40 Nm. Na następnej stronie jest cała oferta dotycząca kluczy udarowych i tu również mamy trzy modele, też różniące się między sobą mocą. Tutaj ten najmocniejszy ma 215 Nm, z kolei ten 180, natomiast ten na samym dole 140. Różnią się również zastosowanym silnikiem, ponieważ w tych dwóch modelach mamy silnik bezszczotkowy, a tutaj tradycyjny. Kolejna strona to wyspecjalizowana wkrętarka do płyt gipsowych. Z tego rodzaju sprzętem nie mam doświadczenia, także nie chcę się tutaj na jego temat wypowiadać. Natomiast dalej zaczynają nam się już typowe wiertarki udarowe. Link do filmu znajduje się w tej chwili u góry ekranu. Tak wygląda ta wiertarka. W zestawie mamy również taką specjalną końcówkę, za pomocą której możemy wkręcać bit. Aczkolwiek powiem szczerze, że ja tej wiertarki używam jedynie do wiercenia z udarem. Nie używam jej ani do wiercenia w drewnie, ani do wiercenia w metalu, ani tym bardziej do wkręcania wkrętów. Teraz będziemy omawiać ten katalog już tak bardziej skrótowo, ponieważ większość z tych urządzeń niestety nie była w moich rękach, choć jeszcze dwa z tych, które tutaj będą przedstawione, miałem na testach. Tutaj mam mieszadło do mieszania farb czy też tynków, również zasilane akumulatorowo i w zestawie mamy właśnie takie mieszadło o średnicy 100 mm. Na kolejnej stronie zaczynają się szlifierki kątowe. Tu mam taką większą szlifierkę przeznaczoną do tarcz 150 mm, natomiast tu już jest taka standardowa dla tarcz do 125 mm. Jak widzicie, tych szlifierek jest naprawdę sporo, także w zależności od parametrów, jak i od naszego budżetu, na pewno znajdziemy coś, co będzie pasowało do naszego warsztatu. Pora na strug, jak i taką mini pilarkę tarczową, również zasilane akumulatorowo. Tej pilarki co prawda nie miałem w swoim warsztacie, ale miałem podobne urządzenie firmy Prostomer i powiem szczerze, że jest to urządzenie, z którego bardzo często korzystam, także na pewno ten rodzaj narzędzia w naszych warsztatach może się przydać. Kolejna strona to pilarki tarczowe i tu również mamy trzy rodzaje, które różnią się od siebie generalnie głębokością cięcia, a co za tym idzie rodzajem stosowanej tarczy. Poczynając od tej największej, w której możemy stosować tarczę o średnicy 190 mm, tutaj mam taką średnią 165 i z kolei tutaj taka najmniejsza o tarczy 150 mm. Następna strona to wyżynarki, dwie w formie żelazka, różniące się od siebie parametrem związanym z szybkością cięcia. Tutaj mamy prędkość od 0 do 2400 ruchów na minutę, a tu od 0 do 2700. Na kolejnej stronie mamy piły szablaste. Ta mniejsza piła była omawiana na moim kanale, link znowuż jest u góry ekranu.
Powiem szczerze, ta piła na mnie zrobiła bardzo dobre wrażenie, aczkolwiek ze względu na to, że mam bezszczotkową piłę Parkside'a, która ma większy parametr odnośnie maksymalnej grubości przecinanego drewna, bo tutaj było do 100 mm, tam jest 160, zdecydowałem się tej pozbyć, a zostawić sobie właśnie tamtego Parkside'a. Kolejna strona to ukośnica, jedna mniejsza, zasilana pojedynczą baterią 18-woltową, bez posuwu, o maksymalnych wymiarach przecinanego elementu 120x60. Natomiast tutaj mamy większą, z posuwem zasilana dwoma bateriami, czyli w sumie napięcie 36 V, i tutaj wymiary maksymalnego elementu, który możemy przecinać, to 310x65. Kolejna strona to pilarka stołowa zasilana dwoma bateriami. Prędkość obrotowa takiej pilarki to 3000 obrotów na minutę, a maksymalne wymiary cięcia przy kącie 0 stopni to 70 mm, a przy kącie 45 45 mm. Dalej mam urządzenia wielofunkcyjne. Jedno wydaje się troszkę mniejsze, drugie troszeczkę większe, aczkolwiek parametry techniczne wydają się dokładnie takie same, ponieważ tutaj mam prędkość oscylacji w zakresie od 22 000 do 40 000 na minutę. Tutaj dokładnie tyle samo i kąt oscylacji w jednym i w drugim przypadku wynosi 3,2. Różnica jest tylko w elementach, które są dostępne w zestawie. Tutaj mamy 69 elementów, natomiast tutaj 13, ale tak naprawdę nie mamy żadnej informacji, jakiego rodzaju właśnie są te dodatkowe elementy. Następna strona to już szlifierki. Mamy zarówno szlifierkę mimośrodową, jak i taką multiszlifierkę 18-woltową, która również była omawiana na moim kanale. Powiem szczerze, że jest to moje ulubione narzędzie z firmy Eichel i praktycznie ostatnimi czasy rzadko korzystam z innej szlifierki, dlatego że ta po pierwsze nie ma kabla, zawsze jest pod ręką, jej wydajność jest na tyle dobra, że przeważnie radzi sobie ze wszystkimi projektami, które wykonuję. Faktem, że szlifowanie nie jest moją ulubioną czynnością, także w miarę staram się je ograniczać, ale do tego co potrzebuję, ta szlifierka jest w zupełności wystarczająca. Tu mamy kolejne szlifierki, tym razem oscylacyjne, czyli takie, które mogą zarówno przydać się w warsztacie, jak i na przykład podczas remontów, gdy chcemy wyszlifować jakąś zaprawę gipsową. Ale do zaprawy gipsowej mamy tutaj takie potężne urządzenie, czyli właśnie taką szlifierkę wyspecjalizowaną do gipsu, razem z systemem odciągu, dzięki którym możemy szlifować bezpyłowo. Aczkolwiek tego obrazka nie traktujcie zbyt serio, bo ten pan na pewno zaczyna dopiero pracę z tą szlifierką, a nie kończy, gdyż mimo całego systemowi odciągów, który jest tutaj wyposażony, nie wiesz, że był taki czysty po skończeniu pracy właśnie tym narzędziem. Następna strona to coś dla miłośników polerowania samochodów i mam tutaj dwie polerki. Jedną polerkę taką prostą, natomiast drugą polerkę kątową. Dwie zasilane bateriami, z tym, że w przypadku tej polerki prostej nie mamy regulacji prędkości. Wynosi ona 2500 na minutę, natomiast tutaj możemy ją regulować w zakresie od 500 do 300 na minutę. Średnica tarczy w przypadku tej polerki prostej to 254 mm, natomiast tutaj mamy 180. Na następnej stronie mamy pistolety na klej, również zasilane bateryjnie, jak i opalarki również zasilane bateryjnie. Nie wiem jak sprawuje się ta opalarka firmy Eichel, ale z tego co pamiętam na kanale warsztatu Jakuba omawiana była kiedyś opalarka firmy Parkside i generalnie nie zyskała tam zbyt pochlebnych opinii. Następna strona to już coraz bardziej dziwne urządzenia, które możemy wykorzystać w różnych miejscach i tym razem mamy tutaj radio, jak i głośnik bezprzewodowy. Kolejna strona to cała seria latarek, które przydadzą się zarówno w warsztacie, przy samochodzie, na wycieczce, czy po prostu w domu, gdy nam wyłączą światło. Narzędzia nam się powoli kończą, natomiast na następnej stronie możemy zobaczyć cały system walizek, w których właśnie te narzędzia możemy sobie przenosić. Kolejna strona to urządzenia, którymi będziemy sprzątać po wykonanych przez siebie projektach, czyli odkurzacze, również zasilane bateryjnie. Mamy tutaj dwa modele zasilane pojedynczą baterią 18-woltową, jak i taki model większy zasilany dwoma bateriami. Tu z kolei mamy już takie malutkie odkurzacze, jeden mały odkurzacz warsztatowy i drugi odkurzacz samochodowy. Tu już zupełnie zbliżamy się do tematyki ogrodowej i wiosennej, która mam nadzieję, że pojawi się niebawem. I pierwsza rzecz, którą będziemy omawiać, to zamiatarka. Ja mam osobiście takie urządzenie, co prawda nie zasilane akumulatorowo, ani w ogóle nie zasilane sieciowo, tylko działające na zasadzie mechanicznej. I powiem szczerze, że do sprzątania na przykład kostki brukowej takie urządzenie bardzo dobrze się sprawdza. Kolejna strona dotyczy kompresorów, również jeden większy, drugi mniejszy, jeden zasilany jedną baterią, drugi dwoma. I na następnej stronie zaczynają nam się roboty koszące. To są urządzenia dość drogie, także moim zdaniem nie do końca zawierające się w tematyce kanału tanie majsterkowanie, dlatego je sobie tylko tak obejrzymy. Natomiast na następnej stronie zaczynają się urządzenia, które są już tańsze, również służą do koszenia trawy, tym razem już nie mamy robota, co z kosiarkę, którą musimy po prostu prowadzić ręcznie. I zaczynając od takiego największego modelu, zasilanego dwoma bateriami 18-woltowymi, tu również są te duże modele, które również wymagają dwóch baterii, ale w końcu dochodzimy również do takich mniejszych,
które zasilane są pojedynczą baterią 18-woltową. Przy każdej kosiarce mamy podane również orientacyjną powierzchnię, którą skosimy, używając różnego rodzaju baterii. I w przypadku baterii 1,5 Ah taką kosiarką skosimy 50 m2. No to naprawdę niewiele. 2 Ah dają nam już 100 m, 2,5 140, 3 Ah 180, 4 Ah 250, 5,2 300 m2, a za pomocą największej baterii 6 Ah skosimy działkę o powierzchni 350 m2. Oczywiście wszystko zależy od wysokości trawy, ponieważ gdy ta trawa będzie bardzo wysoka, nasza działka bardzo niedbana, to ten obszar, który będziemy mogli skosić, bardzo szybko zostanie zredukowany. Na samym końcu mam dość dziwne urządzenie, bo jest to kosiarka spalinowa, aczkolwiek z elektronicznym starterem i dlatego też zasilana baterią akumulatorową. Czyli generalnie musimy tutaj ciągnąć za jakieś sznurki, czekać aż nam to urządzenie ruszy czy też nie ruszy. Mamy do tego specjalny guzik, naciskamy i kosiarka startuje. Kolejna strona to już typowo narzędzia ogrodnicze, wręcz rolnicze, wertykulatory, glebogryzarki, siewniki. To wszystko zasilane jest bateriami w zależności od potrzeb albo dwoma, albo też tak w przypadku tego siewnika jedną baterią 18-woltową. Następna strona to kosy elektryczne, czyli urządzenie, które wiele osób używa właśnie do koszenia swoich trawników, szczególnie gdy nie są one zbyt równe lub mają jakieś takie zakamarki, gdzie ciężko dojechać kosiarką. I tu również mamy te kosy w różnych rodzajach, od takiej najpotężniejszej zasilanej dwoma bateriami, przechodząc właśnie przez te mniejsze, do których zasilania wystarczająca jest jedna bateria. Zastanawiam się, co jeszcze znalazłem w tym katalogu. Tutaj znaleźliśmy urządzenie do mycia tarasów, również zasilane bateryjnie. Myślę, że przy jakichś większych tarasach może być to pomocne urządzenie, tym bardziej, że możemy tym czyścić różne materiały, zarówno kamień, czyli na przykład kostkę brudkową, czy też płytki, ale też tarasy drewniane. Kolejna strona to nożyce do żywopłotu i to jest urządzenie, które naprawdę przydaje się w wersji akumulatorowej, ze względu na to, że nie musimy operować kablem, co raz, że jest uciążliwe, a dwa, że nie do końca bezpieczne. Tutaj zasilanie mamy pod ręką i tak naprawdę nie musimy się już martwić, że sobie kabel przetniemy, czy też się o niego potkniemy i spadniemy na przykład z drabiny. Oczywiście tych nożyc jest kilka rodzajów, również poczynając od tych największych zasilanych dwoma bateriami, a kończąc na tych mniejszych zasilanych jedną baterią 18-woltową. Następna strona to już takie urządzenia wielofunkcyjne, czyli mamy okrzesywarkę do obcinania gałęzi właśnie na takim wysięgniku. No to może być naprawdę bardzo pomocne, ale tą końcówkę możemy również zastąpić na przykład nożycami do żywopłotu i też te liście na jakiej wysokościach obcinać w zdecydowanie wygodniejszy sposób. Możemy również zastąpić to na podkaszarkę. No jak widzicie, tutaj możemy zamontować taką specjalną głowicę, do której później montujemy magazynek z żyłką. Powoli zbliżam się do końca, ale na koniec mamy dość ciekawe urządzenie, jakimi są piły łańcuchowe. I tu mam taką dużą piłę zasilaną dwoma bateriami, której maksymalna długość cięcia wynosi 330 mm, czyli naprawdę sporo, tym bardziej, że jest to urządzenie akumulatorowe. Tutaj ktoś wyrwał kawałek kartki, ale te najważniejsze informacje i tak mam tutaj dostępne. Tutaj mamy taką mniejszą piłę łańcuchową, która zasilana jest jedną baterią, ale ma też zdecydowanie mniejsze możliwości, jeżeli chodzi o grubość przecinanych gałęzi czy też kłód, bo wynoszą one tylko 230 mm. Z kolei na dole mamy ostrzałkę do łańcucha, również zasilaną akumulatorowo. No nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł, ale w sumie takie urządzenie zawsze wtedy możemy zabrać ze sobą na jakąś działkę, gdzie na przykład nie mamy prądu, a mamy dużo do piłowania i od czasu do czasu będziemy musieli zaostrzyć sobie łańcuch. Kolejna strona to odkurzacze do liści, tutaj z zasobnikiem, jak również na przykład taka zwykła dmuchawa do zdmuchiwania. Te urządzenia również zasilane są dwoma bateriami, dzięki czemu mogą po prostu pracować zdecydowanie dłużej. Tu z kolei mamy dmuchawy mniejsze, zasilane jedną baterią. Oczywiście czas pracy jest zdecydowanie mniejszy. Jak w przypadku wszystkich urządzeń, tutaj ten czas pracy jest podany na przykład taką dmuchawą. W przypadku zastosowania najmniejszej baterii możemy pracować od 10 do 180 minut. No dość duża różnica między 10 a 180 minutami, ale jest to zależne po prostu od wybranej prędkości, którą zadamy na tym urządzeniu. Natomiast na największej baterii ten czas już zwiększa się od 42 do 720 minut. Następna strona to piła do gałęzi, jak i nożyce do gałęzi, czyli taki sekator na baterię. To też oczywiście może się przydać. Tym bardziej, gdy na przykład takich prac mamy sporą ilość do wykonania, to wtedy wydatek na taki sekator wydaje się uzasadniony. Tutaj akumulatorowe nożyce do trawy i żywopłotu. Ja miałem kiedyś takie nożyce firmy Parkside i powiem szczerze, że moja teściowa do tej pory je używa. Kolejna strona to już naprawdę wyspecjalizowane narzędzia ogrodowe, opryskiwacze. Także miłośnicy działkowania, jakichś tam upraw, pomidorów i tak dalej mogą już w tej chwili się nie martwić brakiem zasilania na działce i takie urządzenie po prostu nosić na plecach zasilane baterią. Pompa ogrodowa, za pomocą której możemy jakiś tam zbiornik na ogródku sobie opróżnić. No na jakiejś działce, gdzie faktycznie nie ma dostępu do bieżącej wody, takie urządzenie również może być przydatne. Na kolejnej stronie mamy również pompy, tym razem zanurzeniowe.
A na samym końcu mamy hulajnogę zasilaną również za pomocą baterii. Maksymalna prędkość takiego urządzenia to 20 km na godzinę, a maksymalny zasięg 15. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tą ofertą iHela. Dajcie oczywiście znać w komentarzach, czy chcecie więcej takich filmów dotyczących ofert innych producentów urządzeń warsztatowych i ogrodowych. A jakby Wam podobały się urządzenia iHela, to mam jeszcze jeden katalog, tym razem na rok 2021, który bardziej dotyczy narzędzi stacjonarnych. Ale to już na pewno temat na zupełnie inny film. Do zobaczenia, trzymajcie się.